Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej zorganizowało 3-dniowe szkolenie dla przyszłych instruktorów i techników nowoczesnej wersji granatników przeciwpancernych M72. Praktyczne strzelanie z udziałem terytorialsów odbyło się na poligonie w Toruniu. To pierwsze takie szkolenie w Polsce, jest ono związane z lipcowym kontraktem, który został zawarty przez Ministerstwo Obrony Narodowej, w ramach którego zostały zakupione właśnie nowoczesne granatniki M72 wraz z pakietem z logistycznym i szkoleniowym. W ramach tego szkolenia przedstawiciele norweskiej firmy prowadzą właśnie dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej z różnych brygad z terenu całej Polski, a także z wojsk operacyjnych, szkolenie z użytkowania tego granatnika. Jest to wersja przeciwpancerna. System ten jest w stanie zwalczać różne rodzaje celów, głównie jeżeli chodzi o cele opancerzone. Jest on w stanie spenetrować pancerz o grubości 450 mm. System ma wagę tylko 3,5 kg i jest bardzo łatwy w użytkowaniu. Chłopaki, jak strzelacie, nie? Jak już macie go rozłożonego, to starajcie się nie ruszać gdzieś na boki, w ziemię, ani w niebo, tylko cały czas na cel, okej? Okay? Bierzesz dwa. I na stanowisko. Korzystywana jest tu amunicja 21 mm nabój. Amunicja ta może być przeładowana, można oddać wiele strzałów. Mamy tutaj bardzo dobrą relację koszt-efekt i system ten zapewnia bardzo realistyczne szkolenie. Przygotowanie do działania. Ściągamy. Wyjmujemy zawleczkę. Odrzucamy. Rozsuwamy. Tu się muszka od razu postawiła. Stawiamy przeziernik i jest przygotowany do strzału. Broń daje nam większą ergonomię. Możemy jej zabrać więcej, ponieważ waży mniej. Na pewno wpłynie to bardzo pozytywnie na dynamizm naszych działań. Nauka strzelania jest bardzo prosta w tym przypadku. Broń, mimo że jest bardzo zaawansowana technologicznie, to sama obsługa jest bardzo prosta i w ciągu 2 dni jesteśmy w stanie wyszkolić żołnierza do poziomu operatora. To jest lekki granatnik przeciwpancerny jednorazowego użytku, więc po użyciu praktycznie żołnierz, operator zostawia ten granatnik, udaje się w inne miejsce realizować swoje dalsze zadania. Jest to konstrukcja nowoczesna, wyposażona w nową głowicę kumulacyjną z podwójnym zabezpieczeniem, z samolikwidatorem w wypadku chybienia celu i uderzenia w ziemię, więc generacyjnie daleko, daleko dalej niż dotychczas używane, wysłużone granatniki przeciwpancerne RPG-7. Przede wszystkim ten granatnik daje możliwość zwalczania wszystkich rodzajów wozów bojowych, w tym ciężkich wozów bojowych, takich jak czołgi, więc daje możliwości reagowania na cele opancerzone już na poziomie sekcji czy plutonu lekkiej piechoty, czyli wzmacnia potencjał w zakresie rażenia celów opancerzonych. Decyzją ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka zakupiono kilkanaście tysięcy egzemplarzy tej broni. Docelowo ma ona zastąpić wysłużone ręczne granatniki przeciwpancerne RPG-7 i zapewnić wzrost potencjału bojowego polskim siłom zbrojnym. Paweł Kurek, Polskie Radio 24.pl. Thank you.